wykonują tę samą pracę na tych samych stanowiskach, ale zarabiają mniej. Mowa o wynagrodzeniu kobiet, które średnio jest od kilku do kilkunastu procent niższe niż wynagrodzenie mężczyzn. Parlament Europejski wprowadził przepisy, które mają zlikwidować lukę płacową. Według raportu Unii Europejskiej kobiety w Europie zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni. W Polsce ta różnica wynosi 4,5%, a według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nawet 4,8%. Parlament Europejski przyjął nowe prawo, które jeszcze musi zostać uzgodnione z Radą Europy, czyli z przedstawicielami państw członkowskich, a które ma na celu wyeliminowanie luk płacowych. Rozwiązanie, które zaproponował Parlament Europejski, wygląda w ten sposób, że jeżeli ta różnica płacowa wyniesie powyżej 5% w danej firmie, to wtedy włącznie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników trzeba usiąść, będzie właściciel zobowiązany do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób taką różnicę można by zmniejszyć. Instytut Badań Strukturalnych w raporcie o nierównościach płacowych podaje: w odniesieniu do rynku pracy zasada równości odnosi się w równym stopniu do dostępu do zatrudnienia, warunków pracy, jak i wynagrodzenia za jej wykonywanie. Jednak pracodawca nie ma obowiązku zatrudnić każdego kandydata, ani że każdemu pracownikowi należy się takie samo wynagrodzenie. Chodzi tu o taką samą płacę za tę samą pracę. A czy wrocławianie dostrzegają różnicę płac, czy jest ona tylko na papierze raportów przeprowadzonych przez naukowców? No są nierówności na tych samych stanowiskach. Rzeczywiście kobiety, ja już długo pracuję zawodowo. Tak, tak było i no niewiele się zmieniło. Może cokolwiek się zmienia, natomiast chyba jeszcze bardzo potężne są te nierówności. Po prostu tak się przyjęło, że kobiety są na stanowiskach stricte zwyczajowych, męskich, mniej wydajne. I stąd często takie różnice. Chociaż to guzik prawda. Mamy małą firmę, ale u nas absolutnie nie ma takich podziałów. To znaczy, to nigdy nie mieliśmy takiego pomysłu, żeby mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Może być różnica, jeżeli chodzi o stanowiska, ale na pewno nie ze względu na płeć. I szczerze mówiąc, to jest właśnie, ja się tego dowiaduję, jest to dla mnie wciąż szokujące, że w ogóle tak może być. Cały czas jest różnica, ja też pracuję za granicą i tak samo jest niestety, także w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach. Natomiast tego co widzę, panie się nie upominają, panie nie walczą. Różnice w wynagrodzeniu za pracę między kobietami i mężczyznami są jeszcze bardziej widoczne, kiedy pod uwagę weźmiemy wysokość emerytur, bo emerytury Polek są, jak podał w ubiegłym roku ZUS, o prawie 50% niższe niż emerytury mężczyzn. Jednak na te różnice wpływają nie tylko wynagrodzenia, ale także długość urlopów, w tym macierzyńskich, oraz wiek emerytalny. Monika Suder, Echo 24.